dzisiejszym odcinku chciałbym pogadać sobie o pewnym gwoździu, który wbiła sobie sama produkcja. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi tutaj o odejścia bohaterów oraz niszczenie tych, których już z nami nie ma. Nie ukrywam, na tym filmem myślałem bardzo długo i mam nadzieję, że wam się spodoba. Podzielę go na 3 części. W opisie macie całą rozpiskę. Oscara nie ma z nami od 345 odcinka, wtedy wyjechał do Hiszpanii. Chłopak odchodził z łatką najlepszego bohatera w serialu. Nie wiem, czy tutaj są osoby, które chciałyby, żeby wrócił, ale mniejsza o to. Za niecałe 200 odcinków Irek umiera. Co robi produkcja? Powiadamia go o tym, choć wiadomo, że Marcin nie wróci na jego pogrzeb. Później jego mama jedzie do niego i dowiadujemy się, że w sumie śmierć Irka go tak obchodzi jak zeszłoroczny śnieg, a truskawką na torcie jest jego zakażenie się koroną. Osobiście bardzo mnie to zażenowało. Ja rozumiem, można nie mieć pomysłów, ale robić z takiej postaci jak Oscar dupka bez uczuć to już duża przesada. Przechodząc do postaci Irka. Produkcja miała nas za małpki w cyrku. Nie wiem, czy widzieliście film, w którym gadam o gierkach psychologicznych w wykonaniu produkcji. Otóż psuli Irka tylko po to, żebyśmy czasami nie przestali oglądać tego serialu. I kiedy dowiemy się o śmierci Irka, to żeby nam nie było go żal. Powiem prosto z mostu. Chcieli uzyskać to, żebyśmy powiedzieli, a dobrze, że zdechł. Niestety wyszło inaczej, bo liczy się całokształt, a nie chwila. Nasza kochana produkcja chyba myśli, że nie wiemy o reżyserce tego serialu i ślepo wierzymy, że to dzieje się naprawdę. No coś wam nie pykło. Tutaj od razu powiem, że jestem bardzo tolerancyjny, bo to co powiem to szczera prawda. Nic gruchy, nic pietruchy, związek Ali i Magdy rozpada się. Jakie mam odczucia? Weszliśmy w kupsko i nie wiemy jak je wytrzeć, więc trzeba sobie jakoś poradzić. Takie mam odczucia odnośnie tego wątku. Przecież dziewczyny nie mogły normalnie ze sobą zerwać, trzeba zrobić szopkę. Wiecie jak TVN przedstawił związki homoseksualne? Oni są chorzy, sami się wyleczą i będą wiedzieć, że chłop z babą, a baba z facetem. Takie mam odczucia po tym pięknym wątku. Podsumowując, chciałem ten film nagrać i w końcu go nagrałem. Przepraszam za moje słowa, które tutaj padły, ale tak to widzę i tak to opisuję. Moim zdaniem produkcja mogła 100 razy lepiej rozwiązać te wątki i nie robić z nikogo idioty. Ale bez przysłowiowych dymów nie ma widzów. Jak dla mnie oni nie mają pomysłów i teraz każdego będą niszczyć, który będzie chciał odejść. Bo przecież nie można tak po prostu gdzieś wyjechać, nie można umrzeć i przy tym nie robić z nikogo pijaka, menela i Bóg wie co jeszcze oni wymyślą. Napisz w komentarzu co myślisz na temat tych trzech wątków, które tutaj poruszyłem. Bo jestem ciekawy co ty o tym sądzisz.